Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku muzycznego tygodnika Darka. Ja właśnie przygotowuję się do jutrzejszego szkolenia i chciałbym wam pokazać tutaj, jak wygląda rozstawienie i jakiego sprzętu używam do jutrzejszego szkolenia. Zapraszam. Jutrzejsze szkolenie jest to pierwsze szkolenie, które będę prowadził, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapisy są jeszcze cały czas otwarte, kliknijcie link poniżej i zapiszcie się. Ja teraz wam pokażę, co udało mi się wczoraj tutaj zrobić. Więc co wczoraj udało się zrobić, to właśnie udało mi się powiesić softboxy. Więc niestety mam nadzieję, że sąsiedzi mnie cały czas lubią. Muszę podłączyć do prądu. Dobra, i działa. Tu jest chyba jedna żarówka 125 W, więc to świeci tak jak i halogen 500. Watt. I z drugiej strony drugi softbox już podłączony, tylko tutaj jest na tyle ciasno, że muszę na obcasach stanąć i tu mam możliwość świecenia mocniejszym światłem lub słabszym. I więc na ten moment tutaj jest dwa razy 125 W. W zupełności to wystarcza, teraz jest jeszcze widno, więc to w zupełności jest na ten moment ok. No, więc jedziemy dalej. Teraz tutaj jest mój sprzęt. O, tutaj pięknie mi się przestawiło. To niestety jest największa wada. Jakieś ciasno, no to jest ryzyko, że mogę przestawić sprzęt. Dobra, nie jest to istotne. Do transmisji używam, tak jak pół świata, zapewne OBS-a. Mam tutaj takie różne ustawione sceny. Tu będzie scena główna, tylko jako, że używam tej kamerki, no to nie jestem w stanie teraz pokazać. Mam tutaj PDF-a, którego będę odpalał jutro. PDF-a z klawiaturką. Jak uderzę klawisz, no to podświetla się bardzo ładnie. Mam też tutaj tą klawiaturkę razem z fortepianem, tylko jak teraz nagrywałem wam, to zahaczyłem o statyw, więc się wszystko przestawiło. Więc z tym jest najwięcej roboty. Trzeba tu kombinować, przesuwać w lewo, w prawo, w górę i w dół. Nie w tą stronę. Bo już jest lepiej. Ale tak czy siak jeszcze musiałbym to poustawiać, tu poprzestawiać. No, powiedzmy już jest na trójkę z minusem. Miniatura, tak, tutaj jeszcze takie. Tak będzie się jutrzejszy live nazywał. Co używam do podłączenia klawisza? To już pokazywałem w jednym odcinku. Mam tutaj interfejs MIDI. Tutaj świeci się, więc działa po USB. Jako, że mam tak dużo USB podłączone, musiałem dokupić huba takiego zasilanego przez USB, żeby to wszystko ogarnąć i na ten moment wszystko działa. Dodatkowo też kupiłem podkładkę chłodzącą, żeby laptop wytrzymał. Tutaj ta kamerka, która się znowu przestawiła, to jest Logitech C930E. I tutaj klawisz też. Tego znacie bardzo dobrze. To nagłośnienia używam tego sprzętu, którego już wam pokazywałem, z podłączonym mikrofonem krawatowym firmy Rode. Coś takiego. Natomiast, żeby klawisz też był osobno podłączony, to też podłączyłem go tutaj przez jacki do tego interfejsa Prisonusa, więc tak to wygląda i tu idzie po kabelku USB, więc mam powiedzmy dwa interfejsy. To jest interfejs do klawisza, to jest interfejs do mikrofonu, więc dwa urządzenia w OBS-ie można podłączyć. I najfajniejsze właśnie, co tutaj w tym OBS-ie można zrobić, jeśli ktoś korzystał, no to wie, że można zrobić skróty klawiszowe i właśnie tutaj pod jedynką mam główną kamerkę, której nie ma, bo trzymam ją w ręku, podłączam ją po graberze HDMI. Później mam sam podgląd tutaj prezentacji. Tutaj mam prezentację razem z klawiaturką i tak dalej, tak dalej. Więc mam różne skróty klawiszowe, to bardzo fajne. I mam też skróty przypisane do, nawet widać, do wyciszania i podgłaśniania jednego i drugiego sprzętu. No, więc tak to wygląda. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Może się pokażę. No więc jest to moje pierwsze szkolenie. Mały stresik zawsze jest, ale już prowadziłem nieraz live'y na YouTubie,
więc nie jest to jakiś wielki problem, ale no zawsze to jest coś innego, więc jeszcze raz zapraszam Was do zapisania się na jutrzejszy live. Dajcie znać, czy już to zrobiliście, a jutro czekam na Wasze opinie, czy się podobało, czy nie, bo myślę, że od czasu do czasu taki webinar będę robił, żebyśmy razem mogli sobie ćwiczyć. Dobra, to nie przedłużam, życzę udanego dnia i widzimy się jutro. Cześć!